W okolicy tyranozaury założyły gniazdo. Zwykle strzeże go czujna matka. To jednak jest pozbawione opieki. Dydelfodon zrobił już podkop. Jaja dinozaurów składane na ziemi często padają łupem tych ssaków. Wielkość bywa jednak przeszkodą. Jajo tyranozaura to prawdziwe wyzwanie dla torbacza. Wkrótce ssaki zatriumfują na ziemi i przybiorą znaczne rozmiary. W okresie kredowym ważą jednak nie więcej niż 10 kg. Zarodek tyranozaura w porzuconym jaju jest martwy. Zapach wabi innego dydelfodona.